Jaka była motywacja, żeby dzisiaj tutaj przyjść? To znaczy, w takich sytuacjach to zawsze trzeba być, dlatego że jeżeli chodzi o to, co godzi w interesie narodu polskiego, w interesie ludzi, jeżeli chodzi o to, że ktoś próbuje fałszować historię, to trzeba po prostu tam być, żeby potwierdzić i tą historię po prostu powtarzać. Przypomina mi, Polacy nie uczestniczyli w Holokauście. Nie było żadnych obozów polskich. To były obozy niemieckie na terenie Polski okupowanej. Wręcz przeciwnie, Polacy po prostu pomagali. Jest 25 tysięcy osób wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata, którzy są uznani przez ten twór sionistyczny za ludzi, którzy pomagali, uratowali i tak dalej. Nie będę mówił o Senderskiej i tak dalej. W każdym bądź razie tam zawsze, gdzie są interesy żydowskie, tam Stany Zjednoczone się przyjaźnią. I to jest dobra lekcja dla Polski, żeby pokazać, że ten przyjazd prezydenta Trumpa tutaj i ta cała uroczystość związana z jego przyjazdem i tak dalej, to jest przede wszystkim po to, żeby po prostu chronić interesy Izraela. Mówiliśmy o samym antysemityzmie. Ktoś tam powiedział, że antysemityzm, tam gdzieś, że niby tym. Ja powiedziałem, pokażcie mi jednego Żyda, który w tej chwili rządzi Izraelem albo mieszka w Izraelu, może tam jest kilka, tam ze 20 tysięcy rzeczywiście tych, którzy tam mieszkali, bo to było ich 3% na początku XX wieku w Palestynie. Pokażcie mi jednego Żyda, który jest semitą. Nie ma Żydów semitów, to są Chazarzy, którzy wszyscy przyjechali, 1,5 miliona przyjechało z Rosji, ileś tam tysięcy, set tysięcy przyjechało z Polski, z innych krajów i tak. Każdy Żyd w Izraelu ma dwa obywatelstwa. Po prostu, bo on pochodzi z innego kraju i przyjechał tam, po prostu zagarnęli ziemię Palestyńczyków i teraz codziennie po prostu zagarniają jakąś tam jakieś pole, jakiś domek niszczą palestyński i tak dalej. Kto im za to zapłaci? Są ludzie palestyńczycy, którzy wyjechali, uciekali z Holokaustu zrobionego przez Żydów Palestyńczykom. od 1946 roku właściwie, którzy uciekali, którzy mają jeszcze swoje klucze do swoich domów. I oni wrócą. Naprawdę oni wrócą. Wierzcie mi, oni wrócą. Także ten stwór, który został sionistyczny, sztuczny, który został stworzony, to po prostu zniknie. I w tej chwili mowa o jakichś tam rekompensatach dla nie wiadomo za co, przecież Warszawa była zniszczona w 90%. Kto to odbudował? Żydzi odbudowali? Nie. To byli tereny, to są tereny, domki, budynki, które zostały zbudowane rękami polskiego narodu. Całe Stare Miasto, Nowe Miasto przecież na bazie nowych, starych projektów zostało odbudowane, ale cała Warszawa była zniszczona. I co oni tu szukają? Co oni tu mieli po prostu? Jeżeli nie sprzedali, nie uciekali, albo ich sprzedali właściwie ci bogatsi Żydzi, jeżeli nie sprzedali, to oni tutaj nic nie mają do szukania. Natomiast plan jest taki po prostu, żeby przewłaszczyć Polskę, żeby zrobić ten Polin. A my niestety po prostu nasze rządy po prostu pomagają. 100 milionów euro kosztował ten muzeum Polin tutaj, jeszcze teraz na cmentarz żydowski 100 milionów złotych chcemy wydawać, po prostu, żeby jakąś tam historię stworzyć. Obchodzimy Hanukę razem z nimi, a święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy nie możemy obchodzić normalnie z narodem, chodzić normalnie i w kościołach normalnie. Także
Oni po prostu chcą przewłaszczyć ten kraj i to jest plan, który jest dawno mówiony. Przecież ten mit o 6 milionach Żydów, to jest po prostu, proszę zobaczyć New York Times z 1869 roku. Jedno z pierwszych wydań New York Times. 6 milionów Żydów zginęło. I to powtórzyło się do II wojny światowej, powtórzyło się 34-35 razy. Do drugiej, że 6 milionów Żydów zginęło. Oni mają jakiś mit po prostu związany z tą liczbą 6 milionów. Przecież tu Polacy zginęli. W Oświęcimiu Polacy zginęli, a nie tam. Byli wysłani Polacy, a nie Żydzi. Żydzi to byli wysłani do Treblinki i do innych obozów. A tu jeszcze w dodatku, nie to, że Polacy zginęli za nich, po prostu za uratowanie ich, to jeszcze oskarżają Polaków o to, że oni tam, oni zrobili ten Holokaust. To jest jakaś paranoja. A my niestety, nasze rządy, ci nasi posłowie do Sejmu i do Senatu, niestety powtarzają i robią, albo są agentami po prostu, bo jest taka koncepcja. Przecież od 1990 roku, kiedy jeszcze Tusk był premierem i zrobili jakąś sesję wspólną z Bartoszewskim wtedy jako ministrem spraw zagranicznych, oczywiście z wielkim Żydem Bartoszewskim w Jerozolimie, to od tamtej pory rocznie wydaje się 2600 paszportów dla Żydów mieszkających w Izraelu. Niektórzy z nich nawet nie byli w Polsce. Nawet nie znają Polski. Ale wydaje im się paszport. Po co? Od tamtej pory jest ponad 50-60 tysięcy agentów Mossadu legalnie działających na terenie Polski. Mają paszporty i działają, dostają pensje i no, niestety i od nas dostają pensje, bo przecież 100 euro każdy, który emigrował, nawet jego dzieci, które urodziły się tam w Izraelu po tym okresie gomułkowskim, to dostają takie... A my nie możemy walczyć o jakąś podwyżkę emerytury naszej, za którą pracowaliśmy. Z własnymi rękami i własnym potem. Także to jest może i dobrze, że to się stało. I ja proszę o podpisanie tej ustawy i nie życzę sobie, żeby konsultować jakiejkolwiek ustawy dotyczącej historii narodu polskiego, dotyczącej nas, Polaków, z kimkolwiek innym. Nie mówiąc o Izraelu czy tam o Żydach, z kimkolwiek. To jest nasza suwerenna decyzja. My tak postanowiliśmy. Nie dlatego, że tak wydaje nam się, tylko dlatego, że historia to mówi po prostu, bo my potwierdzamy to, co historia zapisała się. Przecież poprzedni prezydent Izraela, nie kto inny, tutaj w parlamencie, w Sejmie Polskim powiedział, zostawmy historię i zacznijmy tworzyć historię od nowa. Nie będziemy tworzyć historii od nowa. Historia to jest jasna. Historia to jest taka, że Damaszek jako miasto, w którym żyją ludzie, jako stolica świata, ma 12 tysięcy lat. I to jest ta historia. Że Aleppo jest najstarszym miastem, Aleppo syryjskie jest najstarszym miastem na świecie, według UNESCO. To jest ta historia. A Żydzi cały czas próbują po prostu sfałszować historię. Przecież ta wojna w Syrii, która teraz się wydarzyła, to jest przede wszystkim po to, żeby przeinaczyć historię. Palmirę niestety nie udało się, nie mogli, bo zagarnęli ponad 40 tysięcy obiektów historycznych, które z tych, powiedzmy, z różnych miejsc tam w Iraku i w Syrii.
zawieźli do Izraela i w tej chwili siedzą i przepisują im historię, że to gdzieś tam jakiś tam Żyd się napatoczył i tak dalej w tych tematach. Palmirę nie mogli po prostu, bo wiadomo, że tam królowa Palmiry, Zenobia rządziła, wiadomo, że tam królowe rządziły w Syrii, to oni po prostu kazali ISIS-owi zniszczyć. Przecież oni tam ich chronią. Kto stworzył ISIS? Stany Zjednoczone. Przyznała się pani Clinton do stworzenia Al-Kaidy w Afganistanie i przyznała się do kreowania tego ISIS-u, żeby po prostu... I w tej chwili, pomimo że wojsko syryjskie i rosyjskie już walczą, już kończą z tymi ISIS-owcami, to Stany Zjednoczone wspierają ich. Przecież samolot rosyjski ostatnio został strącony z broni nośnej amerykańskiej. Za co? Także tu mam nadzieję, że Polska już się uprzytomniła po prostu i będzie kierowała się naprawdę ku swoim przyjaciołom. Myśmy żyli, ja pamiętam za czasów, kiedy ja byłem zastępcą dyrektora w firmie drogowej, największej firmie drogowej Dromexu w Libii. Myśmy przywozili dewizy tutaj do Polski, kiedy były potrzebne. Polska nie była dłużna, Polska nie była tam, jakoś ludzie żyli normalnie i bez żadnych tych, nie było ani komunizmu, tam mówi się o komunizmie, o tym, nie było nic takiego. Ludzie żyli normalnie. Natomiast w tej chwili, co? Zostawiliśmy Irak, w którym tam sprzęt około 200 milionów dolarów wtedy, dlatego, że pan Colin Powell pokazał ampułkę w ONZ-cie i powiedział, że Irak broń masowego rażenia używa. A potem przyznał się prezydentowi Kwaśniewskiemu, że niestety to była farsa. Ale myśmy wysłali swoich żołnierzy tam do walki w Afganistanie i zginęli Polacy w Afganistanie. Za co? Za nic. Tak samo się działo po prostu później w Iraku, bo my mieliśmy swoją strefę. I do tej pory nie możemy odzyskać to, co myśmy, ten sprzęt, który myśmy tam stracili. I teraz nie mówi się o tym, ale Polska wysyłała 500 żołnierzy do Syrii. 5 samolotów, 4 czy 5 samolotów, które tam stacjonują w Kuwejcie. O tym się nie mówi. Po co? Czyja to jest wojna? To jest nasza wojna? Absolutnie nie. To jest amerykańska wojna, izraelska wojna. A my teraz dopiero ją doświadczamy na własnej skórze. I dzięki Bogu, że to, abyśmy się uprzytomnili tylko.